Słuchajcie, czasami przypadki rządzą światem. Jestem tutaj w ciężkim szoku, bo jadąc do Newcastle w całkowicie innej sprawie, myślałem sobie, być może zawitam do jakiegoś salonu tatuażu albo po co się będzie działo. Okej, wszystko mega super spoko. A tu nagle patrzę na Facebooku, Przemek Banana Ink Saski daje informację, że co? Je leci do Newcastle. I co się dzieje? Jest otwarcie z salonu tatuażu Rock and Roll Newcastle. Także idę zobaczyć, co tam się dzieje. Porozmawiamy, obczajmy. Także let's go! Powiem szczerze, że na razie tutaj mamy trochę spokojnie. Tutaj jest przynajmniej trochę cieplej, bo na zewnątrz jest naprawdę mega, mega zimno. Na razie jestem trochę zdziwiony, że tutaj mało się dzieje w tym pomieszczeniu, gdzie jestem. Na razie jeszcze mnie nie wszędzie oprowadzili, ale pewne info jest to, że tutaj właśnie Banana z Adrianem zaczynają zaraz dziarać. Adrian nigdy by nie pomyślał, że trafi pod igłę. Słuchajcie, Banana Ink jest wszędzie. To jest gościu, który jest światowy, europejski, polski, wszystko co najlepsze, bo wyjechaliśmy sobie na chwilę do Newcastle i kto? Banana Ink jest. I co jest najlepsze, ja zawsze obiecuję sobie i też Przemkowi mówię, dobra, na tym konwencie będę dziarał banany, będę dziarał na bank, nie? I zawsze jest tak, że no nie mam jej i uciekam i nie tatuję, ale dzisiaj Przemek powiedział mi, że dorwał mnie i koniec, dzisiaj mam dziarać na tej bananie. Tak, siemanko, pozdrawiamy Projekt Ink. Nareszcie udało się wykonać tatuaż z tym wzorem. Pyk! Pozdrowienia z Newcastle. Projekt Ink. Musimy być profesjonalni. Tak. Tak. Jesteśmy profesjonalistami, bo na nie ma żartów. No też ludzie, żeby wiedzieli, jak powinien wyglądać tatuaż, no tak. Nie? Niekiedy jadą gdzieś tam na wakacje do Tajlandii, a chłopy mają maszyny na dywanach i nie używają rękawiczek, to jest raczej słabe. Dobra, prawo, lewo, ręczne. Prawo, panie. Prawo. Bierzemy sobie farbę. Na zimno tu mamy stopę, którą załączamy. Aha, czyli ona... Tak, czyli załącz maszynę. Załącz. Widzisz igłę? Widzę. No, samą igłą dotykasz tylko do skóry, tak żeby ten plastik nie dociskał, tylko dobre. Końcówka samej igły. Wyłącz teraz. Lewą ręką musisz docisnąć tą skórę. Prawą oprzeć o stół. I jechać. Załącz maszynę. Widzisz igłę? No i mniej więcej takim tempem staraj się poprawić to, co masz długopisem, nie? Trzymasz sobie tu jak długopis. Tak, żebyś widział to. Tak. O, dokładnie. To teraz przy okazji, jak już tutaj dziaram, to ty mi w ogóle powiedz, co my tutaj robimy, bo ja tutaj jestem przypadkowo w tym miejscu, w Rock and Roll Newcastle. Tak. I tutaj jest dzisiaj Grand Opening, tak? Dokładnie tak. No kolejne studio otwiera się na wyspach. Rock and Roll Tattoo Piercing. Nie przecierać sobie nie? tego, zrób całość. Dobrze. To jest kolejne studio na wyspach. Rock and Roll Tattoo, tym razem w Newcastle. Mam tą okazję pojawiać się na otwarciach prawie wszystkich tych studii. Czyli czego się bardzo cieszę. Chwila, bo się bardzo rozładowało. Nie, tak jest po prostu. Się wyłącza, żeby baterię, jak może na górę naciśniesz. Kamerzysta, nasz operator jeszcze nie do końca opanował ten sprzęt, ale... No i tak, byłem już w Glasgow, byłem w Dundee, byłem w Edynburgu, byłem w Londynie, w Southampton, no i teraz jestem tutaj. I tak się koło zatacza, że organizują cały czas jakieś imprezy, nie zatrzymują się i mam to szczęście, że mnie zapraszają. Przyjeżdżam i robię swoją robotę. Bo dzisiaj właśnie jest Grand Opening, tak? Jesteśmy tutaj, tatuujemy, tu jest kilka ludzi, ale jeszcze nie ma tutaj, nie tatuują jeszcze, nie? Bo to no też tak, nie jest tak łatwo, nie? Tutaj w Anglii chyba ogarnąć. To nie odchodzi, po prostu, no, żeby wypełnić booking, to trzeba mieć wolnych tatuatorów. No w tej chwili jest ich całkiem sporo w tych innych studiach. Mają swoją pracę zabukowaną na parę miesięcy i dopiero wtedy można po kilku miesiącach zaprosić ich tutaj, żeby nie zawalali swojej roboty w tych innych studiach. Wszystko jest oczywiście przemyślane i ludzie w tej chwili przychodzą, zapisują się na tatuaż gdzieś tam w przyszłym roku, to już jest za półtora miesiąca. No i spokojnie sobie czekają. Przyjadą tu tatuatorzy i wszystko będzie działało tak jak w tych poprzednich. Czy ja sobie coś domaluję jeszcze? Żeby... Uważaj na palce, bo ty widzę, że... W gorącej wodzie kąpany. Tak, dokładnie. Gwiazdki. Żeby nie było, co tu jeszcze? Kropeczki sobie dorobimy. Gwiazdki, kropeczki. Project Ink.
To już mogłeś z freehandu, trudniejsza sprawa, nie? A nie, a zobacz, zobaczymy z freehandu zaraz. Nie no, miejsce, powiem szczerze, miejsce tego tutaj salonu jest idealnie. No ja sam się wbiłem w szok, fajnie, naprawdę, ścisłe centrum. Tak. Czyli duże pole do popisu dla odwiedzających. Naprawdę miejsce, no, rewelka, masa ludzi. No dzisiaj jest sobota, więc tych ludzi jest dużo. Ja w górze tutaj, no, przed chwilą widziałem artystów, którzy tutaj odwiedzą to miejsce, idą tutaj tatuować. No kozak, nie? No także to był króciutki, bardzo króciutki pobyt tutaj w Rock'n'Roll Newcastle. Mam nadzieję, że co nieco dowiedzieliście się, jak to tutaj w Anglii wygląda. Ja Was zapraszam oczywiście, jeżeli mieszkacie na wyspach, do Rock'n'Roll. W Polsce też możecie iść do Rock'n'Roll, tato, nie ma problemu. Zapraszam Was na Facebooka Projekt Inc., Instagrama Projekt Inc. I oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału i włączenia dzwoneczka, żeby być zawsze na bieżąco. Wiecie, jak to jest. Dziękuję, pozdrawiam, hej.